Papier toaletowy. Zastępczy, bardzo ważny produkt i strategiczny w PRL-u. W ogóle strategiczny produkt. Jak do go można było zdobyć? Generalnie to w ogóle wszystkie produkty w PRL-u pakowano w papier. Później ten papier odzyskiwano, oddawano na makulaturę. I dzieci albo dorabiały sobie w ten sposób do kieszonkowego, albo, uwaga, szczególnie w czasach stanu wojennego, za 1 kg makulatury można było dostać 1 rolkę papieru toaletowego. To ja sobie też kupię.